Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj mamy 12 czerwiec, niedziela 2022 rok. Niniejszym jako suweren, który sprawuje swoją władzę samodzielnie już wiele lat, odczytam skargę numer 3 do Andrzeja Dudy i całej trzeciej RP i wszystkich jej organów konstytucyjnych, a tym bardziej tych super tajnych i niekonstytucyjnych, jeśli takie są. Ta skarga numer 2 dotyczy skundlonego bandyty międzynarodowego, wieloletniego pracownika korporacji Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny, Magdalena Kaliszewska od 2013 roku. Andrzeju Dudo, to jest właśnie informacja cenna, więc proszę słuchać. Magdalena Kaliszewska jako długoletni pracownik korporacji pod nazwą Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny. Magdalena Kaliszewska jest skundlonym kłamcą gazetowym już od 2017 roku. Jest także skundlonym kłamcą urzędowym od 2017 roku. Jest skundlonym kłamcem sądowo-prokurwatorskim, tak samo od 2017 roku. Chociaż tutaj można byłoby dyskutować na temat wcześniejszego okresu. Jest skundlonym kłamcą międzynarodowym, ponieważ to się dzieje na arenie międzynarodowej. Jest skundlonym bandytą międzynarodowym, ponieważ ona to wszystko robi na arenie międzynarodowej. Jest skundlonym oszustem międzynarodowym. Jest skundlonym złodziejem międzynarodowym od 2017 roku. Jest skundlonym mataczycielem międzynarodowym, ponieważ ona to robi na arenie międzynarodowej. Jest skundlonym mataczycielem sądowo-prokurwatorskim. Andrzeju Dudo i Mateuszu Morawiecki, Jarosławie Kaczyński, Zbigniew Ziobro. Pytanie brzmi, jak długo trzecia RP jeszcze będzie wspierać i ochraniać świadomie tego skundlonego bandytę międzynarodowego? Poza tym ten skundlony bandyta międzynarodowy jest jednocześnie skundlonym złodziejem międzynarodowym. Mam nadzieję, że to tutaj w miarę jasno udało mi się przedstawić. Być może jest to bardzo zabawne, ale takie są realia parszywej zmiany właśnie, że od 2017 roku takie skundlone rzeczy, ta podła i nikczemna istota
jako pracownik Sądu Rejonowego Wrocław Krzyki Wydział Pierwszy Cywilny. To ten skundlony bandyta międzynarodowy Magdalena Kaliszewska, ona to robi. Więc to są fakty, że to się dzieje tu i teraz, a nie kiedyś tam za komuny, za popaprańców i tak dalej, ale to się dzieje za parszywej zmiany tu i teraz. Więc właśnie widać, że jest 2022 rok i taki nam się wykreował obraz faktyczny parszywej zmiany. Więc od 2016 roku trochę już minęło czasu do 2022 roku, że ten, kto może, na przykład z pracowników sądowych, którzy doskonale znają po prostu każde kruczki systemu i działanie systemu bandyckiego niesprawiedliwości i jawnego bandytyzmu w biały dzień, każdy milimetr sztuczek i systemu znają i potrafią go wykorzystać dla własnych celów, jeśli oczywiście tego zechcą. Więc ten skundlony bandyta i złodziej, mataczyciel, oszust międzynarodowy Magdalena Kaliszewska, ona to świadomie zaplanowała przed 2017 rokiem, a od 2017 roku ten skundlony bandyta międzynarodowy Magdalena Kaliszewska skutecznie przeprowadziła ataki, zasadzki i gry operacyjne przeciwko mnie, suwerenowi, i już to trwa piąty rok. Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki, Zbigniew Ziobro, Jarosław Kaczyński i wszyscy współpracownicy parszywej zmiany i lub organów konstytucyjnych III RP i tak dalej, jakkolwiek to się nazywa. Jako państwo polskie, to wy już mnie nękacie uporczywie piąty rok, nieprzerwanie, każdego dnia, dopóki nie odszczekacie tego wszystkiego, co żeście przyklepali, i nie wyrównacie mi wszystkich szkód, które są wycenione. Nękacie mnie uporczywie jako państwo polskie. Poinformowałem was osobiście 3 razy w dłuższych odstępach czasu, więc jako system, jako państwo polskie nie możecie tłumaczyć się, że nie wiedzieliście, co ten skundlony bandyta, złodziej i przestępca międzynarodowy, co Magdalena Kaliszewska, okolice Dzierżoniowa, Wrocław, a szczególnie okolica rejonówek wrocławskich, tam Podwale 28 i tam okolice tych budynków, że państwo polskie, a szczególnie ten kurwidołek sędziowsko-prokurwatorski w tym Wrocławiu, że tam okręgówka, tam na poddaszu siedzi w tych budynkach okręgówka, że okręgówka nie wie, że ma bandytę 2 albo 3 piętra niżej, albo 4, że wy nie wiecie, że tam w okolicy parteru w tych budynku macie bandytę i skundlonego przestępcę międzynarodowego. Nie wiecie o tym. Nie czytaliście maili, nie wiem ile maili, ale trochę tych maili i pism było, a szczególnie rejonówka na krzykach. Prezio, o! Prezio, rejonówka na krzykach, nie wiedział o tym i nic nie mógł zrobić. Dlatego też rejonówka na krzykach hoduje tego bandytę skundlonego międzynarodowego Magdalena Kaliszewska.
Wy hodujecie go i kryjecie poprzez wypłacanie jej wynagrodzenia i różnych innych bonusów. Gdybyście przestali ją kryć i wydali w ręce suwerenów w celu ukarania przykładnego tego skundlonego bandyty międzynarodowego z okolic Dzierżoniowa, Dolny Śląsk, tutaj się kłania, Kamieniec, Ząbkowicki, Świdnica, tam po drodze w kierunku Dzierżoniowa, jak się PKS-em jedzie, no, że prezes rejonówki Wrocław krzyki na Podwalu 28, 30 czy jakoś tak, że nie wiedział, że w jego pokojach jest bandyta parszywy, międzynarodowy, skundlony na dodatek, Magdalena Kaliszewska. Piąty rok. Wy tego nie wiecie i ją hodujecie. I dlatego ona jako skundlony sługus Temidy ma siłę i waszą moc jako państwa polskiego, aby nękać mnie uporczywie na arenie międzynarodowej. Dlatego, droga ławo przysięgła suwerenów i wszystkich wolnych, żywych ludzi, mam nadzieję, że w miarę skutecznie to tutaj przekazałem, że państwo polskie piąty rok nie może bandyty wykopać na pysk, nie wiem, tam z parteru albo z pierwszego piętra rejonówek, tam z tego budynku, że na kopach nie możecie jej tam wynieść, dać kartonik, te wszystkie śmieci niech sobie weźmie z szafek i z biurek, tylko tak, żeby na tych schodach sądowych, żeby się nie w tych pantofelkach ten bandyta skundlony, żeby się nie poślizgnął, będąc, no, z roboty na kopach tam, no, właśnie. Więc nikt we Wrocławiu z tego kurwidołka sądowo-prokuratorskiego nie wie, że ma przestępcę skundlonego międzynarodowego. Nie wiecie o tym. No cóż, więc to już trwa cała socjalistyczna pięciolatka. Mija już, dokładnie mija, że wy o tym nie wiecie i wy nic z tym nie możecie zrobić. Dlatego można przyjąć, że całe Ministerstwo Sprawiedliwości jest organizacją mafijną i przestępczą, wykorzystującą przemoc i siłę fizyczną przeciwko mnie, ponieważ tego doświadczyłem, ale to wszystko odbyło się na polecenie skundlonego bandyty międzynarodowego, złodzieja, oszusta, mataczyciela, kłamcy międzynarodowego, Magdalena Kaliszewska. Dlatego można przyjąć, że skoro Ministerstwo Niesprawiedliwości tworzy trzecią RP, no to można przyjąć, nie wiem, w 1000%, czy może 2000% pewności, że dzięki temu Rzeczpospolita albo Trzecia Rzeczpospolita to bandycka, mafijna organizacja przestępcza, która nęka mnie uporczywie już piąty rok na arenie międzynarodowej poprzez skundlonego bandytę międzynarodowego Magdalena Kaliszewska, przed którym niniejszym przestrzegam, że będzie jakiś dzień z innymi energiami gwiazd, na przykład w tym Wrocławiu, i ktoś, nie wiem, źle przejdzie obok skundlonego bandyty międzynarodowego Magdaleny Kaliszewskiej, rejonówka na Krzykach, Wydział Pierwszy Cywilny, no to może mieć ciepło taką pięciolatkę, którą ja doświadczam, że państwo polskie nęka mnie uporczywie dzięki temu skundlonemu bandyty międzynarodowemu,
który się gdzieś tam no przechował, jak był dzieckiem małym, gdzieś tam w okolicy Dzierżoniowa. Tam kiedyś była Diora w tym. Diora tam była w tym Dzierżoniowie, no to. No to tam stamtąd pochodzi, z tych okolic pochodzi bandyta skundlony, międzynarodowy, Magdalena Kaliszewska. Dlatego droga łabo przysięgła suwerenów i wolnych ludzi. Proszę o tym nie zapomnieć. No dobrze, Andrzeju Dudo, 30 dni jest od momentu opublikowania tej wiadomości publicznej na odpowiedź szczegółową i pisemną do mnie na temat tego, że ten skundlony bandyta międzynarodowy Magdalena Kaliszewska nęka mnie uporczywie na arenie międzynarodowej już piąty rok.